serdecznie, moi drodzy, witam was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Dzisiaj zapraszam was na test karty długo wyczekiwanej. Jest to konstrukcja Gigabyte'a, G1 Gaming, a dokładnie produkt NVIDIA GTX 970. Zapraszam na testy. Karta Gigabyte'a przede wszystkim po wyjęciu z opakowania widzimy, że jest to konstrukcja, która niemal do złudzenia przypomina 980. To, co odróżnia te dwie konstrukcje, to przede wszystkim inny układ złącz zasilania. Tutaj ta karta posiada jedno 8-pinowe, drugie 6-pinowe PCI Express. Jeżeli chodzi o układ chłodzenia, to tutaj mamy dokładnie taką samą konstrukcję jak w przypadku 980 za odprowadzanie ciepła z 3 aluminiowych radiatorów. Odpowiadam również 3 wentylatory, cała obudowa wykonana jest z metalu. I co się chwali, karta Gigabyte'a G1 Gaming, podobnie jak 980, posiada również metalowy backplate. Producent wyposażył swoją kartę, podobnie jak 980, w identyczny zestaw portów. To są 2 porty DVI, 3 porty DisplayPort oraz 1 port HDMI. W przypadku parametrów technicznych to te karty się delikatnie od siebie różnią. Skądś to oszczędności i różnica w cenie musi się brać. Natomiast one są bardzo zbliżone. Przede wszystkim obydwie karty posiadają po 4 GB pamięci RAM z szyną 256-bitową i z takim samym taktowaniem. Tutaj nic się nie zmienia. Natomiast mamy niżej taktowany sam rdzeń. 980 była taktowana 1228 MHz. Natomiast 970 to taktowanie bazowe 1178 MHz. Te karty, zarówno 980 jak i 970, bardzo dobrze się podkręcają, więc tą 970 taktowania nadrobicie bez problemu i karta się przy tym w zasadzie nawet nie spoci. No i na początek pomiary temperatury. Zobaczmy na nieobciążoną kartę. To jest 31 stopni Celsjusza w otwartej obudowie, w obudowie zamkniętej 34. W przypadku Colossusa pobór mocy od razu widzimy na wattomierzu przez całą platformę nieobciążaną około 70 kilku watów. To są te wartości najniższe. Natomiast one też potrafią oscylować tak jak teraz w okolicy około 80. Sonomet umieszczony w odległości 30 cm od karty graficznej. Wszystkie wentylatory, dosłownie wszystkie w obudowie są powyłączane i również mam to szczęście, że mam popasywnie chłodzony zasilacz teraz do testów, więc on tutaj też nie będzie miał wyników na wpływ głośności karty graficznej. Ja się wyciszam i zobaczmy na wskazania sonometru. .5 dB to była ta wartość najniższa. No i teraz co najważniejsze, czyli gry. Widzicie na początek Metro Last Light, standardowe ustawienie, jeżeli chodzi o szczegółowość grafiki, wysoka rozdzielczość, rzeczywiście Full HD. I zacznę może od pewnej przypadłości, która niestety często 970 dokucza i również stwierdziłem to w tym egzemplarzu testowym, czyli piszczące cewki. Niestety, ale potrafią te piszczeć nawet w przypadku komputera nieobciążonego. Nie jest takie super uciążliwe w miarę przywiewnych obudowach, ale inaczej już kwestia wygląda w obudowach, które są powiedzmy raczej głośnymi. Co do wydajności, bo to jest chyba teraz w tym momencie najważniejsze. W każdą grę, którą testowałem, nie było problemu co do wydajności. Gra zawsze jest płynna, nie ma spadków FPS, które pozwalałyby na to, aby komputer przyciął, aby gra stała się niekomfortowa. Dotyczy to zarówno kampanii, jak i również multiplayer w przypadku na przykład chociażby Battlefielda 4. I tutaj konstrukcja też bardzo mnie dobrze zaskoczyła, jeżeli chodzi o podkręcanie, ponieważ podobnie jak w przypadku wcześniejszej 980 G1 Gaming od Gigabyte'a, karta dosyć chętnie się kręci, co przekłada się na wzrost wydajności. Co prawda nie jest on jakiś oszałamiający, ale parę klatek na sekundę zawsze w tym zapasie zostaje. Ok, słuchajcie, ja już widzicie, jestem po testach, można powiedzieć, jako Battlefield ostatni. I na początek zobaczmy na pobór mocy przez całą platformę z tą kartą graficzną. 415,9 W, czyli całkiem rozsądnie. Jak widzicie, już wentylator pracuje na zasilaczu, także całość jest obciążona. Sonometr umieszczony w odległości 30 cm. Ja się wyciszam i zobaczmy, jak głośne będzie chłodzenie.
41,4 dB dla zestawu obciążonego, nawet już procesor tutaj się odpowiednio rozgrzał, więc no, całkiem sensowna głośność pracy tego zestawu. Zobaczmy, jak wygląda z temperaturą karty graficznej. Przez cały czas rozgrywki tutaj temperatura monitorowa, program MSI Afterburner, i co możecie zobaczyć na załączonym obrazku, maksymalnie ta temperatura wyniosła 62 stopnie Celsjusza. Jesteśmy po testach pora, więc krótko podsumować tą kartę graficzną. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj podobnie jak w przypadku 980 nie mam w zasadzie żadnych uwag, te karty są niemal identyczne. Jakby postawić je obok siebie, to w zasadzie nie jesteście w stanie rozróżnić, niemalże nie jesteście w stanie rozróżnić karty jednej od drugiej, z tą różnicą, że przede wszystkim 980 ma dwa podpięcia 8-pinowe, a tutaj mamy jedno 8, drugie 6-pinowe. Bardzo się chwali, że producent również zdecydował się na zastosowanie backplate'u, mimo tego, że karta to nie jest ten najwyższy segment cenowy i wydajnościowy, bo tutaj 980 jest lepsza i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jak już jesteśmy przy wydajności, to przede wszystkim ta karta, ona konkuruje, jeżeli chodzi o produkty AMD, z 290 i 290X, to jest mniej więcej podobny poziom wydajnościowy. Czasami konstrukcja AMD jest lepsza, czasami konstrukcja NVIDIA jest lepsza, natomiast tutaj nie można zaprzeczyć, że GTX od Gigabyte'a przede wszystkim ma niższe temperatury pracy, ma również niższy pobór mocy, jeżeli tutaj mówimy oczywiście o całej platformie. Co do wydajności w grach, ta karta jest trochę mniej wydajna od GTX 980, to wyraźnie widać w każdej grze, ponieważ ona od swojego mocniejszego konkurenta w każdej grze przegrywa, natomiast nie znaczy to, że nie da się grać, bo to jest jak najbardziej karta dla graczy, to takich pełną gębą, ponieważ bez problemu pociągniecie każdą grę również w najwyższej szczegółowości grafiki. Tutaj się na niej nie zawiodłem, można grać we wszystko, można grać nawet na najwyższych ustawieniach przy bardzo rozsądnym zapotrzebowaniu na pobór mocy. To ode mnie na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę. Pełna recenzja, oczywiście link w opisie, tam znajdziecie wszystkie wykresy, również z gier oraz porównanie do innych konstrukcji. Ode mnie na dzisiaj na tyle. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.